Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Scorpio i witam was w kolejnym odcinku z Gothica 2 The Returning. Wybaczcie, że się nie pożegnałem, ale po prostu zabrakło już mi miejsca na dysku i straciłem możliwość ponownego nagrywania. Jezu, Bezio, nie rób takich czampów. Ty, ja dzisiaj jest jakiś naprawdę nabuzowany. Ja dzisiaj też taki trochę drętwy, ale muszę się pozbierać, bo to już jest właśnie to moje przyzwyczajenie do życia codziennego, którego, no jak widać, troszeczkę nie lubię, ale no nic na to nie poradzę. Tu mamy właśnie jakieś bełty ciągle leżą. Kurde, to słońce mi świeci okropnie po oczach. Tu ciągle jakieś martwe ciała. Proponowałbym taki układ, że z poszukiwaniami tej grity bym się zajął kiedy indziej. Chociaż. Tej, tu jest jakiś kamienny krąg. A chyba już tu byliśmy, tak, pamiętam. Dokładnie. Tu jej raczej nie powinno być. Nie, tu jej nie będzie, więc nawet nie mam co się trudzić. No nie, musiałbym ją kiedyś znaleźć. Tam widzę kolejnego orka. To mi się nie podoba. To strasznie. Najchętniej to bym go zabił właśnie. Żeby mi ten święty spokój dał. Zrobię save'a. Odcinki będą tak po pół godziny do max 35-40 minut. Nie wiem. Tak na oko, ale dzisiaj chcę raczej pół godziny. No nie wiem, musiałbym jakoś tego orka przeciągnąć i z nim walczyć. Bo raczej dać radę bym dał. Dobra. Gówno se z tej puszy postrzelasz. Jako już orkowie są wyżsi i mają jakby większe przebicie, wow. A jaki to jest zbyt wytrzymałe? Ej, nie, to jest zbyt wytrzymałe jakby dla mnie. Przecież mój kostur mu nic nie robi, prawie że. O, i te będzie ze strzelał. Dobra, pysk. Kurde, przecież ja z tym nie daję rady. No, taki damage bierze. Pewnie teraz ork będzie mnie śledził. W ogóle se muszę tych podków narąbać od cholery. Bo jest cieniutko. Za chwilę mogę je wszystkie zatracić. I będzie kryzys, jeżeli chodzi o podki. Dobra, ja bym proponował stąd uciekać i pewnie teraz się zabiję, lub nie. Przeżyłem, na fuksie. Kolejne posągi Nossa, którego nie widziałem. O dziwo. Podejdę tu, bez wahania. Kurwa, tam jest więcej tych orków. Całki, że znowu klnę, ale po prostu... nie, to jest... Jak ja mam to w ogóle minąć? No jest jeden ork zwiadowca i jeden taki ciapaty ork. Dobra, nie. Tam też nie idę. Szkoda mi czasu. Chciałbym oddać tą fiolkę Konstantinowi, bo ją znaleźliśmy. I chciałbym ją teraz jakoś oddać, żeby był ten exp. A nie wiem, kiedy ja znajdę tą gritę. Szczerze mówiąc, jakoś mam na nią wyrąbane. Drogę mamy teraz czystszą. Tak przynajmniej mi się zdaje. Bo nie ma już tak dużo tych jebanych szkieletów, cieniostworów, zombiaków tym bardziej nie ma. A zombiaki i szkielety są największe zagrożenia. Jak do tej pory dla mnie. Tam chyba widziałem. Dobra, to są gobliny. Deszcz jeszcze u mnie leje.
Jakby tego mało było, pogoda jest fatalna, ale no przychodzi okres jesieni, więc no tak musi być i lato się już tu skończyło dla, no, dla nas. Tu wskocz! No pojebany. Zamiast wskoczyć tam, to jeszcze on wyskoczył stamtąd. Złapie mnie? Dobra. O kurde. To jeszcze wpadliśmy na orków. Kurde. Pewnie warg, nie? O jebany. A dobra, mogę go sobie... Czekaj, ja cię będę bił tak. Spłoniesz szybko. Okej. Spoko, mnie tak pasuje. Zdechłeś szybko i fajnie. Dobra, tylko jeszcze mamy orka na głowie. A z tym orkiem nie da rady. Musiałbym pójść w tą stronę, żeby tego debila ominąć. Może tu będzie krita? Chuj wie. Teraz nie wiem, czy ja w ogóle dobrze idę, czy ja się w ogóle nie zgubiłem przypadkiem. Bo teraz tak idę ślepo, że wszystko jest możliwe. Kurde, więcej orków. Więcej orków trzeba było ich nasrać. Będzie mnie teraz gonił. Jebany będzie strzał jeszcze z kuszy. Kurde, no. Gdziekolwiek bym nie poszedł, to i tak znajdzie się zagrożenie dla mnie. Goni mnie jeszcze? Abro odpuścił sobie. Ma szczęście. Tam widzę dwa razy jaszczura i pełzacza. Tam jeszcze jest polny pełzacz. Czy polna bestia, chciałem powiedzieć, nie pełzacz. Pomyliły mi się ze stworzeniami z Gothica 2 Noc Kruka. Tam kolejne stado zębaczy. Da mu ucieknę. Kurde, kombinuj. Kombinuj, bo jest kiepsko. Dobra. Dobra, spierdalej. Spierdalej. Dobrze, zrobiłeś. Kurde, na mnie wszystko będzie próbowało gonić i zabić jednocześnie. Ucieknę im. Spierdalajcie. Dobra, odpuścili sobie. Tak, na pewno? Dobra, odpuścili. Sorki. Tak, a mięsko, mięsko. Właśnie najważniejsze. Pójdziemy do tego Corinis. Oddamy mu tą fiolkę i się przejdziemy od razu do Bengara. I nie wiem, czy mają takie spadki FPS-ów. To mnie trochę denerwuje. Ale wywalone. Idziemy. Trafimy szybciutko. Zrobimy jedną rzecz, drugą rzecz zrobimy. I w następnym odcinku zajmiemy się już nieco zadaniami typowo związanymi z kupcami. Bo dołączyliśmy tej gildii kupców. Nie wiem, co prawda do zabójców dołączyliście, ale no wyszło inaczej, nie po mojej myśli. Trudno. Zawsze jest jeszcze... Znaczy, pomyliło mi się, można jeszcze dołączyć do zabójców, tam jeszcze jednej gildii dodatkowej. Tylko trzeba tych misji narobić. I tyle. Jeżeli chodziłoby o to. A nie, no nie dostaniesz się tam, człowieku. To nie na twoje umiejętności parkouru. Nie na twoje umiejętności. Dobra. Już na miejscu. Ty da radę tu przejść? O kurde. Tak trochę ledwie. Ale dało radę. O dziwo. Kurde! Przez te drzewka też się umiesz blokować. To naprawdę niesamowicie. Dobra, mamy 10 minut materiału już za sobą. Czyli 1/3 czasu, którą chcę poświęcić na nagranie odcinka. Teraz trzeba będzie ruszyć do tego Bengara. No to trochę wycieczki nie będzie i tak dużo, bo to przecież teleporty są od tego, to jakoś nie będzie wymagało od nas większego wysiłku.
Dobrze, już jesteśmy bliziutko. Teraz gadamy z nim. Yo, yo, yoki. Masz tutaj truciznę, 300. No, proszę bardzo. O, 300. No, przynajmniej jakoś to pokryło finanse. Która w ogóle godzina w grze? Się robi wieczorek. Tak uczynił. Dobra, wyrąbane. Teraz idziemy do tego teleporta najbliższego i przejdziemy się szybciej do tej farmy Dengara. Odbierzemy te towary i damy je Jorze, który właśnie tu stoi. Dostanie od nas te towary i jeszcze może się ewentualnie poszwędamy za tymi misjami, które, no, misji mam tutaj od cholery, więc mógłbym robić ich w pizdu ogólnie, ale nie będziemy na razie jeszcze robić tych misji z Nockruka. W swoim czasie się to uda. Jutro myślę, że też będzie odcinek z Gothica 2. W ogóle jutro mam tylko z ile to 5 godzin i wracam. Taki pierwszy dzień, mam nadzieję, że będzie luźniejszy, chociaż jak na mój już stopień nauki, to nie powinno być już takie banalne. Okej, dobrze. Teraz widzimy tego Bengara. Jakbym miał dużo zajęć i jeszcze musiałbym poświęcić resztę dnia na ważniejsze sprawy, to no po prostu bym nic nie nagrał. I możecie się spodziewać, że będą takie dni, niektóre, nie mówię, że wszystkie, ale niektóre mogą się takie dni zdarzyć, w którym po prostu ja fizycznie nie będę mógł wyrobić się z nagraniem jakiegokolwiek materiału. Więc tu proszę o jak największą wyrozumiałość z tej strony. O, tu roślinka. No więc tak powiedziałem. Będzie taka sytuacja, nie będzie materiału, trudno. No jeden tam, 2 dni was, no, nie zbawią, no. I tak już w ciągu tych wakacji nagrałem, ile to dla was? Chyba ze 100 filmów. Więc no, jak dla mnie to było wielkie poświęcenie po raz kolejny, żeby dla was nagrać te tony materiałów, żebyście wy mogli sobie obejrzeć. Nie wiem co znowu z MTA, serwer przepadł, a ja po prostu. A właśnie jeszcze mi hejtowaliście tego MTA. Dlaczego? Bo co, bo przeszedłem z Nic innego nie mogę z tym serwera? poradzić. Jak dla mnie to jest śmieszny powód i w ogóle tego nie powinno się Na pewno nazywać spoko. powodem, a głupotą. To rzeczywiście prawda. Proszę bardzo, liścik. Tak jakby brakowało mi Umiesz znaków. czytać? Ciekawe. Nic mnie już nie dziwi. Okej. Wszystko jest możliwe. To było Okej, wiadomo od okej. dawna. To przecież nic nowego. Aha, za 2 tygodnie. Proszę No spokojnie. dobrze, no to jedną najprostszą rzecz Naprawdę zrobiliśmy, sądzisz? więc tak de facto To rzeczywiście mieliśmy prawda. tylko pójść, pogadać i pójść z Naprawdę powrotem. sądzisz? Co jeszcze mogę powiedzieć, bo no wrzesień się zaczął. Dla mnie to będzie pierwszy trochę ponury miesiąc, bo trzeba będzie wstawać codziennie i tak dalej, no ale no, człowiek musi raz z jednej strony żyć, a raz potem z drugiej, żeby po prostu to była harmonia w naturze, no. No nie można wiecznie spać do godziny 11, kurde, i mieć na wszystko wyrąbane. Obowiązki czekają zawsze i będą czekać, niezależnie od tego, jaka przyszłość nas czeka. Trochę sypią się już te plotki na temat kolejnej wojny. Jak dla mnie to jest po prostu czyste. Czysta hipokryzja, chociaż no, ataki.
właściwie nie, takie agresje no, rosyjskich no, są naprawdę nieobliczalne. I tu mógłbym wymieniać i po prostu nie chcę się wypowiadać, bo to po prostu jakby mi szkodzi na sercu, jak myślę o tym, że miałaby wystąpić coś takiego jak trzecia wojna światowa. Ja sobie tego w ogóle nie wyobrażam, żeby na tym świecie w XXI wieku, gdzie rządzi się wyższa technologia i tak dalej, no miałyby to wszystko doprowadzić do rozłamu wojny, no. Po prostu znowu by się rozlała krew, bo zawsze w wojnie chodzi o to, żeby się zabijać, no. To jest w ogóle logiczne, że w wojnie chodzi o to, żeby się zabijać jeden drugiego, nieważne, że jesteś człowiek, że jesteś innej rasy, i tak zginiesz, no. Zresztą taka teza się potwierdzi i się stwierdza w sumie. Wszyscy kiedyś zginiemy, no to jakby się tak miało stać, no to się niech dzieje co chce, no. I nikt nie ma na to wpływu, tylko ci, którzy są najbogatsi na świecie, no. Zawsze mają te swoje wpływy polityczne, wojskowe i tak dalej. Proszę, masz tutaj. Nie mów, aha, że o tym nie wiesz. Dobra. Nie coś tak, się w końcu. Aha. Doprawdy? Nie doszło do końca. Aha, czyli Jora też należy do gildii. Zastanawiam jeszcze więcej kłopotów. Dobra, czyli znamy już kolejnego członka kupców gildii. Ruszamy teraz do Lutero. O, właściwie już mamy 3/4 zadania załatwione. Tylko po prostu do niego przybiec i go poinformować, żeśmy wypełnili questa. I mam nadzieję, że jeszcze coś możemy zrobić w tym wypadku. A ty nie umiesz mówić? Aha! Eto poszedł się pomodlić, rozumiem. Czarne też się modlą. A teraz Białas przejmuje za niego pałeczkę i myśli, że mu obrobi kiedyś. Ci magowie wody to też są jacyś dziwni. Dobra, pakery se stoją i myślą, że już są królami świata. Da się teraz z nim pogadać? Nic, kurde, nie masz w ogóle żadnych kwestii. Okej, do tego Lutero się przejdę. Ale fajnie, że przynajmniej znalazłem tą fiolkę. Ale ja myślałem, że jak będzie tam fiolka, to i Grita. Ale jej nie ma, no to to wychodzi. Posłuchał mnie właściwych ludzi. Dupa Maryna, nic nie poradzę. Dobra, tutaj jest nasz Lutero. Tak jak mówię, trochę drętwym głosem mogę mówić, bo po pierwsze... O! Od razu zaczął mówić. To ja może się napiję. Zastanawiałem się nad nagrywaniem De Foresta od tego miesiąca, przynajmniej, nie wiem, 2 razy, 3 razy w tygodniu, tak, nie wiem, w zależności, czy wy byście chcieli. Ja w ogóle jeszcze chyba zrobię odcinek informacyjny, czy byście chcieli De Foresta na moim kanale. To jest i jedna rzecz. To widzę, że już się chyba szykuje kolejny quest, dlatego się skupię na dialogach. Aha, jakie komplikacje, ciekawe. Wino od Goraxa. O kurde. Aha. O kurde, czyli będzie zabawa w targowanie. Ojojojoj, 500. Okej, okay, czyli wychodzi na to, że mamy kolejne zadanie bardzo o podobnym znaczeniu, lecz tam czeka nas targowanie się i dokonywanie wyboru.
To było oczywiste. No to idziemy do klasztoru, na co my czekamy? Sorry, że mi się odbiło. Mamy jeszcze 10 minut materiału. Znaczy ja nie mówię, że dokładnie w 30 minucie i 0 sekundzie wam już wyłączę nagrywanie. Ale po prostu mniej więcej coś takiego czasu skończę nagrywać, bo nie chcę się po prostu zamęczać. A takie pół godziny jak na miesiąc wrzesień to powinno wam w zupełności wystarczyć. I widziałem chyba komara czy coś ten deseń, albo mi się przewidziało. Kurde, ty Bezio chyba też już jesteś taki trochę pijany, choć nic nie pił. A znalazłeś wczoraj chyba z 15 flaszek ginu. To żeś normalnie chciał to wypić, ale on nie jest alkoholik na szczęście. Dobra, idziemy do tego Goraxa. Zobaczymy jak nam to targowanie wyjdzie. W zależności od tego jak my dokonamy tego wyboru. Jak nam się uda, to będzie git. Jak nie, to będzie ciężko. Okej, dobrze. I jump. Dobra, teraz wystarczy, że sobie pójdziemy do tego klasztoru. W ogóle zacząłem korzystać z tego poradnika nieco od pana Warda. Jak wiecie o kogo mi chodzi, to dobrze. No jest skuteczny. No tak czy inaczej. Wcześniej z niego nie korzystałem. Wolałem na ślepaka, ale tutaj już się fabuła rozkręca. Tu już mogę dołączyć spokojnie do tych gildii. Czy to złodziei, czy to myśliwych, czy to tamtych i tak dalej. No mogę wymieniać w sumie. Ale no czas przyszedł, że trzeba robić cięższe questy. Ale podobno ta modyfikacja jest najlepszą i najdłuższą możliwą. Questów jest chyba od wywalenia, no. Wymieniać by było można. Okej. No to w takim razie. A tam modli się sobie Izgarot, chciałem powiedzieć Irdorat, ale dobrze się powstrzymałem. Okej, tak trochę ponuro chodzimy, więc może nieco przesprintujemy do tego klasztoru, żebyśmy do niego mogli szybciej dotrzeć. Co piszczysz? Co tam piszczysz? Ktoś ci pozwolił? No właśnie, chyba nie. Dobra. No, i git. Otwórz. Okej. I teraz do Goraxa, tak, potrzeba będzie się potargować o te winko. Yo, yo. No coś mi lata, kurde. Zobaczymy ile. O kurde. Kurde, teraz muszę dobrze to zrobić. Aha, dobry nastrój. Aktualna kwota 600. A tu trzeba będzie coś pomyśleć. No jak będzie te 10%, no to przecież raczej zejdzie tak z 10 sztuk złota. Czy tam właściwie 50, 60, przepraszam. 60 zejdzie.
możemy dać spadek ceny o te 10%. Okej. Może teraz zróbmy te 5%. 5%. O. Taka cena chyba w sumie byłaby najbardziej odpowiednia. Nastrój Goraxa. Zadowolony. Mówicie, że zadowolony. O, można w sumie wziąć. Aktualna kwota to te 488 monet. Może jeszcze byśmy obniżyli tą cenę. Nastrój jaki? Zadowolony dalej. A zobaczymy, jak zrobimy takie coś. Nastrój. Kurde, to może jednak zwiększymy z powrotem. Nastrój zadowolony. Dobra, masz tu. Dobra, dzięki. Trochę było myślenia, ale żeśmy ustanowili taką kwotę, żeby po prostu nam coś jeszcze w garści zostało, no. Coś trzeba było mi skombinować. Dobra, idziemy teraz jeszcze oddać te flaszki wina, aż 25 sztuk, to jest kurde kupa tego. I myślę, że skończymy odcinek, bo ja myślę, że nie warto tego dłużej przeciągać. A jako, że nagrywam po 21, to tym bardziej jakoś mnie nie bierze na takie dłuższe nagrywanie. Jutro z pewnością będzie ta fifka. Nie wiem, jak będzie z środą. To zależy ode mnie i nastroju, w jakim będę. Co tam jeszcze? No, Gothica raczej będę nagrywał codziennie. Z Risenem będzie teraz tak, że chyba będę nagrywał co drugi dzień. Bo Risen to nie jest na pewno taka dłuższa gra jak Gothic 2 z modem The Returning. Więc tutaj teraz mogę sobie pozwolić, bo już mam i tak, tak na oko mogę już powiedzieć plus minus 30 filmów z Risena. Więc w sumie to jest i nawet i tak dobrze, bo to daje mi już przewagę nad tą serią i mogę ją robić przynajmniej co 2 dni. To mi wtedy nie będzie przeszkadzało. Ale takiego Gothica to raczej przynajmniej jeden odcinek na dzień, tak pół godziny, 35 minut. No taki w sumie powinien wystarczać wam przynajmniej. Bo godzinnych nie będzie mi się chciało robić, bo chodzi o to, że muszę teraz rozdzielać czas pomiędzy nagrywaniem a nauką, no tak musi być, no nie mogę sobie rozbimbać całego czasu na takie przyjemności, no nie, to już nie jest ten mój stopień, tak już wam chyba w sumie na początku powiedziałem, no będą momenty, dni, w których po prostu nic nie nagram, bo nie będę miał jak, w ogóle jakim cudem to strzała robi. Wat. Nieważne. Teraz jeszcze idziemy do Lutero. A pse krwiopijca narzeka. Nie dogoni mnie w ogóle. Boże! Kurw! To dziadostwo mnie chciało wystraszyć już chyba do takiego stopnia, żebym dostał zawału, no. Kurw. Nie, jebane ciulstwo mnie straszy. Dobra. Już jesteśmy teraz tylko do górnego miasta, pogadać z Lutero i skończyć odcinek. I mam nadzieję, że on jeszcze nam wyda sporo misji, bo takie misje są dla mnie nowością, bo ja je robię po raz pierwszy i to mi sprawia przyjemność, dzięki czemu chcę bardziej nagrywać tego Gothica. Dobra, już przybiegamy na miejsce do Lutero. Da, będziemy mieli pół godziny. Jak już tylko wybiję te pół godziny, to powoli będę się już tu z wami żegnać.
Tylko skończymy tego questa, oddamy mu i to by było w sumie na tyle. Jeżeli chodzi o moje dzisiejsze nagrywanie, wyślę jeszcze wam tam odcinek informacyjny. Ale co ty robisz? To nie baw się magią po mieście, człowieku. Tyś już człowieku kompletnie spadł na głowę. Okej, okay, Lutero jest. Spoko, ale może byś stanął równo z nim, dziękuję. Okej. Okay. Dzięki. O, Luju. Ma być szczery. O! No. No to fajnie. A jakieś jeszcze inne zadanka? O kurde. Aha. O kurde. Kurde, przerąbane trochę. O jest. Okej, okay, dobrze, czyli mamy kolejne zadanie z Gildii Kupców. Tu się już pożegnamy. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z Gothica 2 The Returning. No, dzisiaj nie było, co prawda, praktycznie nie było w ogóle walki. No może tam wyciepałem z kilka stworzeń. Ale no, dzisiaj bardziej się skupiliśmy na zadaniach typowo kupieckich, handlarskich i takich transportowych. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się. Na razie. Yo. I Bezio strzela focha.